Dzień dobry. Kompetencje. Porozmawiajmy dzisiaj o kompetencjach. Może wyjaśnimy sobie najpierw, co to są takie kompetencje. Otóż kompetencje to jest umiejętność sprawnej realizacji postawionych zadań szybko, skutecznie. Oczywiście im lepiej, tym lepiej. Tak? Masło maślane wyszło. Kompetencje to po prostu umiejętność. I sierpień jest u nas miesiącem, w którym będziemy rozmawiać na temat umiejętności budowania biznesu szybko, skutecznie, stabilnie. Ja się nazywam Marek Staszko, od 20 kilku lat pomagam ludziom otwierać, potem prowadzić ich biznesy w systemie network marketing. Jestem specjalistą od strategii zespołowych, uczę ludzi strategii, nadzoruję te strategie, jestem konsultantem, być może jestem w stanie pomóc Tobie. W tym miesiącu, cały miesiąc poświęcimy rozmową na temat kompetencji. Przygotuję Wam bardzo dużo materiałów, które będą materiałami pisemnymi. Przygotuję dosyć dużo live'ów. Na koniec miesiąca, 26 sierpnia, zrobimy spotkanie. Przygotuję dla Was spotkanie. Nagram webinar pod tytułem Kompetencje w biznesie network marketing. Do tego webinaru będziemy po kolei szli różnymi wykładami. Będziemy poruszać tematy po drodze najróżniejsze. Chciałbym, żebyś zrozumiał jedną rzecz, że pomiędzy człowiekiem, który rozpoczyna swoją przygodę w biznesie network marketing, a pomiędzy kim, kto jest wielką gwiazdą network marketingu, na pewno znacie takich ludzi, jeżeli nie znacie, to słyszeliście o nich, gdzieś widzieliście ich. Ludzie, którzy mają dziesiątki tysięcy osób w swoich organizacjach i którzy w momencie, kiedy występują na seminariach, kiedy nagrywają płyty, słuchamy ich, widzimy, to zastanawiamy się, ranny Julek, jakżeż ci ludzie dużo wiedzą. Cóż to za specjaliści? Widać, to są bardzo kompetentni ludzie i trzeba zrozumieć, że pomiędzy człowiekiem, który rozpoczyna, a tym samym człowiekiem, który już jest w tak wysokiej pozycji, jest jakaś przestrzeń, to jest przestrzeń czasu, to jest przestrzeń wielkości biznesu, ale to jest również przestrzeń, w której mieszczą się umiejętności, które on w tym czasie, posiadł. Podpowiadam jeszcze raz. Ten człowiek prawdopodobnie rozpoczynając swój biznes network marketing nie dysponował tymi umiejętnościami. On się tego nauczył, on to wytrenował. I dzisiaj takie krótkie słowo wstępu. Wyobraź sobie, w momencie, kiedy rozpoczynasz biznes. Ty jesteś sam i masz swojego sponsora bądź swojego upline. Jest was dwóch. Różnica jest taka, że upline już coś potrafi, a ty jeszcze nie. Twoim zadaniem w tym momencie jest poprowadzić samego siebie do pierwszego jakiegokolwiek sukcesu, do posiadania klienta, do posiadania jednego, dwóch partnerów. Czyli tak naprawdę masz tylko siebie i startujesz sam siebie, więc nie potrzebujesz specjalnie dużych kompetencji. To, co potrzebujesz, to umiejętność samego, zmotywowania samego siebie do tego, żeby cokolwiek zacząć robić, radzenia sobie w momentach zwątpień, ale masz tylko siebie. Więc tych kompetencji tak naprawdę dużo nie potrzeba. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz pracować i zaczynają się pojawiać i klienci, z którymi trzeba jakiś dłuższy kontakt nawiązać, jakieś relacje, i zaczynają się pojawiać partnerzy i absolutnie wszyscy po kolei są albo pełni wątpliwości, albo są nadgorliwi i robią rzeczy, których nie powinni robić, które tylko same problemy później wywołują, więc zaczynasz mieć tą taką małą, takie małe statko wokół siebie ludzi, którzy troszeczkę tak jak dzieci w przedszkolu, no przyspieszają troski i zajęć pani wychowawczyni. Dokładnie to samo masz. Więc zaczynasz nabierać kompetencji radzenia sobie z ludźmi. Musisz nauczyć się, jak ich wystartować. Musisz nauczyć się motywować tych kilka osób. Tak? Musisz nauczyć się przesuwać się z nimi. I to są kolejne rzeczy, których trzeba będzie się nauczyć, które w pierwszej fazie ci nie są specjalnie potrzebne. I w pewnym momencie dochodzisz do sytuacji, kiedy masz grupę 50-60 osobową, w tej grupie już jest dosyć dużo samodzielnych osób i teraz ty jesteś przewodnikiem już grupy. To jest moment, kiedy musisz naprawdę bardzo się zastanawiać nad tym, co robisz, bo jakiekolwiek błędy, to jest troszeczkę tak jak lokomotywa ciągnąca za sobą wagony. Jeżeli ta lokomotywa pojedzie gdzieś nie tam, gdzie trzeba, te wagony przyczepione do niej za nią pojadą. Jeżeli się okaże, że kierunek jest zły, to teraz weź, cofnij to, a przecież nie możesz zakręcić. Musisz się cofać po tym samym torze. Tak więc
W momencie, kiedy masz grupę 50-60-osobową, spada na ciebie dodatkowa odpowiedzialność i to jest również pewna umiejętność. Musisz bardzo, ale to bardzo kontrolować, co robisz, w jaki sposób to robisz i ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłeś, bo na początku prowadziłeś sam siebie, później prowadziłeś 2-3 osoby, a teraz nagle masz grupę, gdzie są ludzie już samodzielni i za nimi są inne osoby i na ciebie spada odpowiedzialność prowadzenia tego w jakiś sensowny sposób, to jest coś nowego. To jest kolejna umiejętność, której trzeba nabrać. I będziemy o tym mówić. Będziemy przez cały miesiąc mówić o kolejnych umiejętnościach, które uzupełniają umiejętności poprzednie. Zachęcam cię do śledzenia tego. Natomiast później jest etap. No ten trzeci to jest właśnie ten etap, kiedy my widzimy ludzi na takim poziomie, bardzo ich podziwiamy, tych takich dużych liderów, mających setki ludzi w organizacjach, tysiące ludzi w organizacji. I to jest najtrudniejsza rzecz, dlatego że na początku jesteś sam, później jesteś liderem jakiejś grupy, a później masz gigantyczną organizację, w której jest bardzo dużo liderów. To już nie są ludzie z wątpliwościami, to są bardzo silne osobowości, wyszkolone, znające biznes i ty z tymi osobowościami, z tymi liderami jakąś strategię przyjmujesz i chcesz tą strategię realizować i to dopiero jest umiejętność. I tego się trzeba nauczyć i trzeba zrozumieć jedną rzecz. Ta umiejętność nie spadnie na ciebie nagle, jak już będziesz miał kilkanaście tysięcy osób w grupie. Do tej umiejętności dochodzisz krok po kroku. Ta umiejętność prowadzenia liderów jest sumą wszystkich innych umiejętności, wszystkich innych kompetencji. Więc tak naprawdę chciałbym ci dzisiaj zasygnalizować jedną rzecz. Wielkość twojego biznesu, network marketing, będzie zależała niewątpliwie od tego, co będziesz robić, ile będziesz pracować i jak będziesz pracować. Tak? Jeżeli nie będziesz pracować, to się nic nie wydarzy. Ale oprócz tego będzie to również zależało od jakości wykonywanej przez ciebie pracy, a jakość wykonywanej przez ciebie pracy będzie zależała od twoich umiejętności, czyli od twoich kompetencji na każdym z etapów. I dlatego to jest tak ważny temat. I chciałbym dzisiaj zakończyć tym, żeby zrozumieć, ty musisz to zrozumieć, powinieneś to zrozumieć, że im większy biznes będziesz mieć, tym wyższy poziom umiejętności, tym wyższy poziom kompetencji będzie od ciebie wymagany, jeżeli chcesz, żeby ten biznes dla ciebie działał i żeby się rozwijał. O tym będziemy mówić 26 sierpnia na webinarze. Do webinaru mamy jeszcze cały miesiąc. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia. I miesiąc sierpień ogłaszam jeszcze raz miesiącem szlifowania kompetencji biznesowych. Podejdźmy do tego poważnie. Ja podejdę do tego poważnie. Sugeruję, żebyś ty do tego podszedł poważnie. Pozdrawiam cię. Wszystkiego najlepszego. Sukcesów. Do widzenia.